przewodniczących stałych Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca, Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna spotkała się 26 lutego 2018 roku. Tematami posiedzenia były kontrola realizacji umowy z 2017 roku zawartej ze schroniskiem dla zwierząt oraz kontrola PUKR w zakresie prowadzonej działalności do protokołu wniosku nie wniesiono. Wniosku żadnych komisja nie wystosowała? Nie wystosowała wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki odbyło się w dniu dzisiejszym i tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały. Opinie pozytywne były? Tak. Dziękuję bardzo. Uwagami po prostu. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów spotkała się w dniu dzisiejszym. Tematem posiedzenia było opiniowanie uchwały dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Komisja do Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Dzisiaj mówimy tylko o pieniądzach. Komisja spotkała się w dniu dzisiejszym. Tematem były formy pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, Szkoła, Ochrony Kultury, Urząd Gminy PUK. Ja materiały przekażę dla Pani obsługującej Radę, ale tak króciutka informacja tylko. Staś Gminy pozyskało w zeszłym roku 32 tysiące, Ośrodek Kultury ponad 20 tysięcy, Szkoła w Miłkach w granicach 30 tysięcy, Rydzewo ponad 10 tysięcy. No i tutaj mamy, ale to wkrótce, bo ktoś może wrócić, że reklamy robię. Środki zewnętrzne, na przykład Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Łączna kwota dofinansowania ponad 1 055 000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, program Ministerstwa Sportu. Łącznie na tej stronie mam dofinansowania 1 215 000 zł. Dalej ciągnąc program rozwoju obszarów wiejskich, to jest dofinansowanie rzędu 2 193 000 zł. Dalej regionalny program operacyjny Warmia Mazury, regionalny program operacyjny Warmia Mazury w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziory, Jeziora, dofinansowanie w pierwszym przypadku 984 316 zł. W drugim przypadku 5 187 000. Temat ja bym do zapoznania się u Pani postawił. Dziękuję. Są pytania bądź uwagi ze strony Państwa Radnych co do złożonych sprawozdań? Ja mogę? Jeszcze tylko króciutko. Akurat w uzupełnieniu do Pani Marty odnośnie piesków. Żebyśmy my mieli świadomość i może przez media akurat informacja poszła w eter, bo tutaj akurat co było na komisji, to nie jest tak naprawdę do końca prawdą. Żebyście Państwo wiedzieli, bo przypuśćmy, kwestia utrzymania pieska w schronisku to nie jest tylko kwestia miesięcznej opłaty 240 zł za pieska. Do tego wiąże się odbór 78 zł, sterylizacja ponad 200 zł, w zależności od tego, czy to pies, czy suka. Także na starcie taki pies odłowiony, to już gmina zakosztuje ponad 500 zł. I później sukcesywnie każdego miesiąca my wydatkujemy. Na chwilę obecną mamy kilkanaście piesków w schronisku. To daje praktycznie budżet, bo to jest też rotacyjnie. Jedne psy adoptowane są, inne to może tracą życie, zdychają. W każdym razie różnie to bywa, ale napływają, kilkanaście psów na bieżąco jest. No to jak liczyłem, to mniej więcej zamyka się budżetem rocznym w granicach 40 tysięcy. Tyle ile mniej więcej mamy na ten cel przekazane. Dziękuję. W takim razie do części uchwałodawczej, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Nie mamy Pani Skarbnik, w tym uwolnieniu. Pana Komisji było wymiany. Bardzo proszę o opinię Komisji. W sprawie obu uchwał opinię Komisji były tyle. Trzy osoby były za, jedna osoba była przeciw. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Państwa Radnych, ktoś ma wolę zabrania głosu, zanim przejdziemy do głosowania. Nie widzę w takim razie, kto z kolegów z
koleżanek prawnik i koleżanek prawnik jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy uchwalonej na lata 2018-2028. Bardzo proszę o podniesienie ręki. 10 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Przeciw. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejna uchwała dotycząca zmiany budżetu gminy na rok 2018. Opinia pozytywna była. Czy jeszcze z Państwa radnych ma ktoś wolę zabrania głosu, zanim przejdziemy do procedury głosowania? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 10 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? 1 głos przeciwny. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejna uchwała dotycząca podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miłki w 2018 roku. Projekt uchwały omawiany w dzisiejszych komisjach, ale jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 2018. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pytań nie ma, tak? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miłki w roku 2018? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym uchwałodawcą mamy za sobą. Bardzo proszę, wolne wnioski i sprawy różne. Wpłynęło sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017. Zachęcam do zapoznania się. Dostępne będzie w Biurze Rady Pani Justyny, Pani Andrzej. Bardzo proszę, Panie Radny. Ja mam w wolnych wnioskach takie pytanie. Chciałbym zwrócić uwagę, że zawiadomienia o posiedzeniach komisji są dostarczane. Informacje docierają. Ostatnia informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnych została wrzucona do koperty z PIT-ami i dostarczona do żony do ośrodka zdrowia. W tym czasie żony nie było w pracy. Ja ją dostałem pół godziny przed posiedzeniem komisji, gdzie miałem już opiekę nad wnuczką i nie mogłem być na komisji rewizyjnej. I do tej pory były czasami stosowane informacja telefoniczna, dużo wcześniej, że jest posiedzenie, lub dostarczane były inną drogą. Także tutaj prosiłbym o informowanie tej informacji, żeby docierały dużo wcześniej o posiedzeniach komisji, bo posiedzenia na sesję też, żeby tak jak kiedyś, były przynajmniej tydzień wcześniej. I druga sprawa, zapytanie do Pani Wójt. Co się dzieje z pomostem? Materiał jest przetarty, lód jest gruby, czas by było ten pomost teraz postawić. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie kilku pomostów, ponieważ dwa pomosty są planowane do budowy w ramach Funduszu Sołeckich. Dwa są z projektu edukacyjnego, natomiast ten pomost w Miłkach jest ujęty w projekcie. No i jeżeli nie mamy podpisanej umowy, to na razie go budować nie możemy. Tak? Czekamy na podpisanie umowy, na pewno będzie budowany, ponieważ został ujęty w projekcie. No ale to trzeba było już myśleć, tak jak ja sugerowałem, już od 2 lat poruszał ten problem. Z tym pomostem się ciągnie i okres zimowy jest najtańszym okresem na budowanie pomostów, bo się bije z lodu, tak, słupy, a nie później z łódek
i wykorzystuje się strasz i podmywa się palec, zamula się. To jest bardzo kosztowne budowanie pomostów. Kwoty na pomosty są określone i na pewno nie będą zwiększane, więc każdy wykonawca, który... To będzie znów, będą przetargi się ciągnęły w nieskończoność i podejrzewam, że w tym roku Niwki i inne miejscowości nie będą miały pomostów, bo nie znajdzie się wykonawca, który zrobi to tanio. Taki pomost z zamulaniem to kosztuje od jednego słupa ponad 100 zł. To mogę, nawet nasza straż taniej nie zrobić ze swoimi pompami. Ja twierdzę, że pomosty będą zbudowane. Jak będzie cała dokumentacja, bo jeszcze... Jest dokumentacja. Ale jeszcze nie ma wszystkich zgody. Jak wiem o dzierżawcy, to nie wyraził... Dzierżawca nie ma tutaj, no to... mamy pismo dzierżawca, natomiast dzierżawca nie musi wyrażać zgody na budowę pomostu. Nie wiem. Dzierżawca, dzierżawca nie ma wody, a nie grunt pod wodami. To jest podstawa, no nie wiem, tak? No właśnie... Oni... Właścicielem jest Skarb Państwa, w przypadku tutaj jest marszałek, natomiast dzierżawca dzierżawi... Ale i zgoda, wody, wiem, że jest wymagana. Jest wymagana zgoda też użytkownika, który w danej chwili dzierżawi grunt, dzierżawi jezioro i musi ale być jego zgoda. Ale nie pozwolenia wodnoprawne, które są niezbędne do budowy pomostu. Jeżeli SFGW wydaje nam takie pozwolenie, to dla nas jest to najważniejsze. Ale pani, nigdzie, pani nigdzie, panie Andrzeju, w żadnej gminie dzierżawca jeziora nie wyraża zgody na budowę pomostu. Pani wójcie, jeżeli oni zarybiają jezioro i odławiają jezioro, to mają prawo tak samo wyrażać zgodę, gdzie, w którym miejscu ma prawo ten pomost. Takie pismo od dzierżawcy Miłkowskiego posiadamy dokumentację. Nie wierzę w to. To proszę zejść i sprawdzić. To, bo dzierżawcę jeziora Krzysztof Kozłowski w Olsztynie. Mamy takie pismo od Krzysztofa Kozłowskiego. Składając wniosek o dofinansowanie, chcieliśmy zgody, które jakby powiększają pulę punktów i taką informację, taką zgodę mamy tutaj od tego. To jest tak samo, jakby ja dzierżawił od kogoś pole i ktoś przyszedł i powiedział, że on tutaj sobie chce postawić coś, nie pytając się mi o zgodę. Nawet, a właścicielem jest Skarb Państwa. A pani mi wydaje prawo na to. Nie, generalnie przejęły no. Wszystko Wody Polskie. Także w ogóle przepisy się zmieniły od pierwszego. Nie wiem, no ja w każdym razie. Panie Wójcie, drgnęło coś w sprawie odcinka między drogą krajową 63 a mostkiem w Danowie. Chodzi o powiat Piski na ten odcinek. I ten nieszczęsny mostek. To znaczy, powiat tak, Piski zadeklarował. Zadeklarował. Słupki zostały tam naniesione, granica została, pas drogowy odnowiony, czyli wyniesione te, więc no. Na pewno będzie wymienione to te ogrodzenie, tak? Tego mostku nieszczęsne, bardzo niebezpieczne zresztą, więc to będzie na pewno zrobione. Na pewno będzie poprawiona skarpa. Natomiast problematyczny stał się remont drogi, czyli wylanie tego asfaltu. Tak jak wcześniej były przyjęte ustalenia, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, zarząd powiatu piskiego, że starosty jakby nie przydzielił na to środków. Niemniej pan starosta cały czas obiecuje, że to nie muszą być w budżecie, że znajdzie środki, że remont tej drogi będzie. Natomiast mostek na pewno ma być wyremontowany. Takie są zapewnienia ze strony zarówno w rozmowie mojej ze starostą wyniknęły, jak również tego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Bo takie wspólne rozmowy były prowadzone. Przy uczestnictwie również starosty powiatu giżyckiego, bo wspólnie tam jeździliśmy. Czy rozpatrzone, pani wójt, już są te wnioski na nasze mieszkańskie paczki? Ja to wcześniej przekazałam z akceptacją do... Pierwsza komisja się zbiera. Właśnie to jest kwestia posiedzenia komisji, bo to mi wszystko zostało tam zaakceptowane. Pierwsza komisja się zbiera. Powiedziałam takie pytanie, bo słyszałam, że teraz w naszej woli ma powstać hodowla kóz czy koziarni, jak to nie no właśnie, tak, a ja nie wiem. Tak pierwszy raz słyszę taką informację. Że do sąsiadów, którzy tam
tam mają działki, nie? Tam, bo to przed Maszynią Wolą, tak mniej więcej. Po lewej stronie, przed samą wioską, nie? I że tam sąsiedzi otrzymali informację, że no taka informacja była, że tam mamy, że ma powstać hodowla wóz. Dzisiaj na sobie jutro się zapozna tematem, bo być może jakiś wniosek o warunki zabudowy wpłyną na ostatni, tego nie wiem. Jutro się zrobię i odzwonię coś zrobię. Ja osobiście takich informacji nie dostałam. Proszę panie. A w sprawie chlebni, czy są jakieś decyzje podjęte? Znaczy decyzje nie są podjęte, bo nie, decyzje to były po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i w tej chwili ten plan jest w trakcie jak ustaleń. My nie dostaliśmy też jeszcze od regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii na temat tych dokumentów, które złożył inwestor, tak, do regionalnej dyrekcji. Czekamy na opinię. Natomiast procedura przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, znaczy prośba. Mieszkańcy Miłek pytają mnie ciągle o kontakt z sołtysem i bardzo proszę. No i to jest taki kolejny problem. Ja powiem szczerze, że będę pamiętać to chyba do końca swoich dni, bo tyleż prób, które tutaj, zresztą i pan Andrzej też chyba dwukrotnie próbował uczestniczyć w spotkaniu, żeby wybrać tego sołtysa. No byłam już zadowolona, że znalazł się sołtys, ale teraz dowodem jest suchy, że nie ma kontaktu, że pan sołtys prawdopodobnie mieszka w Giżycku. No wszystko się rozbija o pracę, no i... No i... No, ale mieszkańcy należałoby zrezygnować, nie wiem. Bo my też osobiście mamy problem, bo jest wiele rzeczy takich urzędowych i mamy utrudniony bardzo kontakt tutaj z miejscowością, no bo często... Ciężko by spotkać. Pan sołtys jest nie tak, bo właśnie mnie też mieszkańcy pytają. Ja bym w ogóle może proponowała, zróbmy spotkanie w tych Miłkach, bo ja też mogę jakby zorganizować z własnej inicjatywy takie spotkanie z mieszkańcami. Przekażę też wiele informacji, bo ja tutaj próbowałam rozmawiać z sołtysem dużo wcześniej i z prośbą taką, żeby zrobić spotkanie z mieszkańcami, bo w wiele miejscowości jestem tam, gdzie jest potrzeba i tłumaczę na bieżąco. Natomiast tutaj no jest problem, więc proszę o informację na stronie gminy na przykład, jeżeli będzie takie spotkanie zorganizowane, żeby więcej mieszkańców. Oczywiście, że tak. Tak, będzie na stronie gminy, zostawiamy zawsze informacje w sklepach tutaj miłkowskich, staramy się na ośrodku kultury, w szkole wywieszamy. Największa frekwencja to chyba było 5 osób. Dusy mnie długo planuje wrócić. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.